piątek i niedziela mają być deszczowe, czyli może być bardzo wilgotno. Nad Wisłą jest zazwyczaj szczególnie wilgotno, jeżeli chodzi o bieg powstania, to jeżeli się biegnie górą bonifraterską, miodową, tam jest rzeźko, a na dole jest zawsze duszno. Także też powinniśmy jakby dopasować nasze tempo, nasze zamiary właśnie do warunków atmosferycznych. Tu będzie tak, że pierwszą część trasy będzie się nam biegło łatwiej, bo będzie właśnie troszkę bardziej rzeźko. Nad Wisłą może być duszno, czyli wracamy nad Wisłą. Od 5 kilometra jesteśmy do 10 już nad Wisłą i no, lepiej pobiec takim negative splitem tak zwanym, czyli zaczynamy ciut wolniej, kończymy ewentualnie ciut szybciej. Ostatni kilometr jest leciutko pod górkę, ale to mimo wszystko początek powinien być troszkę łagodniejszy, jeżeli chodzi o złożenie tempa. I ważne jest tutaj ostatni tydzień to przygotowanie się do ciepła. Tutaj posiłki powinny być lekkostrawne, częste, a mniejsze. Powinniśmy uważać z klimatyzacją, nie chłodzić się za bardzo w ten ostatni tydzień, a raczej przygotowywać się do tych ciepłych warunków. Też wychodzić w ostatnie dni w porze startu wieczorem, żeby przyzwyczaić się do tej późnej pory, tak? Jeżeli startujemy o 20 na 5 km, tak jak ja będę o 20 biegał ostatni ten tydzień. Na 10 km start jest o 21, także też dwa razy polecam wyjść o tej porze, żeby dać organizmowi taki sygnał, że to jest pora, w której niedługo będę się ścigać i będę chcieć biegać bardzo szybko. Także to jest też ważne. Nawadniajmy się też. Nie przesadzajmy z tym oczywiście, ale butelka z wodą codziennie pijemy małymi porcjami, regularnie. I to też nam pomoże przygotować się do upału, bo woda nas chłodzi. To jest to, co możemy zrobić przed biegiem, to właśnie zadbać o właściwą ilość wody w naszym organizmie, to bardzo pomaga. I też w trakcie biegu korzystajmy z punktów nawadniania, które są na trasie, korzystajmy z kurtyn wodnych, które też są na trasie, nie omijajmy ich. Pijmy, ja na przykład będę miał, ja biegnę na 5 km, to nie jest tak znaczące. Nie ma tutaj sensu dużo korzystać właśnie z nawadniania, natomiast już na 10 km można też na przykład kibica zaangażować, żeby w połowie trasy, czy na 7-8 kilometrze podał nam butelkę wody, żebyśmy ją wypili, żebyśmy się trochę tą wodą polali też, bo to też nas chłodzi. Także tutaj namawiam, żeby przyprowadzić sobie kibica, który właśnie też nas będzie naszym takim serwismenem i pomoże nam lepiej znieść trudy letniej biegowej pogody. Choć tak jak mówię, życzę wszystkim i sobie, żeby nie było aż tak gorąco.